Hej wszystkim, mam nadzieję, że pierwszy dzień w szkole minął Wam bardzo dobrze. A dzisiaj pokażę Wam taką oto bransoletkę, jak ją zrobić. Otóż będziemy potrzebować żyłki elastycznej silikonowej. Możecie ją dostać na Allegro lub w sklepach z półfabrykatami. Jest ona dostępna w różnych rozmiarach. Tutaj mamy bardzo cienką. I najlepsza do wykonania tego będzie gumka, która jest dość cienka. Około 3 mm, 2 mm grubości. Ja Wam pokażę na gumce grubej, ponieważ będzie na tym lepiej widoczna. Gumki te są dostępne w wielu kolorach i możecie przebierać w nich i wybierać dowoli. Ma jest akurat przezroczysta. Co robię? Na początku używam klipsa i zaczepiam w połowie, robiąc pętelkę. O, w ten sposób. A następnie przyczepiam go do tablicy korkowej. Możecie zrobić cokolwiek, użyć czegokolwiek. To jest jedynie po to, aby nic nam się nie ruszało i nie uciekało. Zaczynamy od przełożenia pierwszej prawej strony do góry w ten sposób, a następnie pod spodem. Na tej zasadzie i lekko naciągamy. W ten sposób. Następnie przekładamy drugą stronę. W tym wypadku będzie to ta strona i robimy dokładnie to samo na górę i pod spodem. O, w ten sposób. I przez cały czas robienia bransoletki robimy dokładnie to samo i warto pamiętać, że ta strona, która idzie przez środek, będzie tą stroną, którą będziemy zaplatać następną. Czyli ta strona linki w ten sposób. I następnie, jak widzicie, ta jest przez środek, więc tą zaplątamy na górę i pod spodem. O, w ten sposób. A nie martwcie się tym, że wychodzi nierówne, to się potem wyrównuje, ponieważ ta linka jest dość elastyczna. I to potem się wszystko ładnie wyrówna. A oczywiście, jeśli przez przypadek zrobicie źle, tak jak ja tutaj, i zrobi Wam się pętelka na tej samej stronie. Nic nie szkodzi, wystarczy ją rozplątać. Tak więc pamiętajmy, ta, która przechodzi przez środek, jest tą, którą zaplatamy. Na tej zasadzie. Ok, więc ja tutaj zrobiłam krótką bransoletkę. I żeby ją zakończyć, ściągamy to. Mamy kilka opcji. Możemy zawiązać w ten sposób. Po prostu zrobić kilka supełków. Z tym, że to się może nam rozwiązać. Możemy przytopić przy użyciu zapalniczki i przy cieńszych rzemykach, żyłkach. A działa to świetnie. Możemy to przytopić i wtedy nic nam się nie rozwala, wszystko zostaje w miejscu. Lub możemy użyć specjalnych klipsów do biżuterii, aby to zapiąć. Tak jak ja zrobiłam, o tutaj, takie klipsy. I one działają świetnie, ponieważ nic się nie rozciąga. Cała bransoletka wygląda w ten sposób. I w momencie nałożenia to wszystko się ładnie prostuje. Widzicie? Tak więc mam nadzieję, że tutorial był pomocny. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, proszę piszcie pod spodem. A również pod spodem dodam Wam wymiary, jakie potrzebujecie na przeciętny nadgarstek. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie i miłego dnia.